Cześć, witajcie w 258 dniu tego roku. Do końca lata zostało już tylko 7 dni, tydzień został. Po prostu tragedia jedna wielka, ale z dzisiejszą piosenką dnia zadbamy o to, żeby ani was, ani mnie, a jestem na to ogromnie narażony, nie dopadła wczesnojesienna depresja. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prostaty, więc panowie, pamiętajmy o regularnym badaniu się. Dzisiaj również obchodzimy kolejną rocznicę śmierci jednego z założycieli zespołu Pink Floyd, Richarda Wrighta, który w 2008 roku zmarł, przegrywając walkę z rakiem. Przypomnę, że Wright grał na klawiszach w zespole Pink Floyd. 39 lat temu, już tak dawno, David Bowie zadebiutował na Broadwayu, grając główną rolę w spektaklu The Elephant Man. A jeszcze dawniej Polska zyskała nowego władcę, Augusta II Mocnego, który w katedrze wawelskiej tego dnia był koronowany właśnie na króla Polski. Prawda, że ciekawe, zwłaszcza, że dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Demokracji. Tego dnia w 2003 roku wydana została książka Madonny dla dzieci pod tytułem Angielskie Różyczki. W związku z tą rocznicą oraz w związku z Międzynarodowym Dniem Demokracji chciałbym wam dzisiaj zaproponować jako piosenkę dnia utwór z najnowszej płyty Madonny. Bardzo ciekawą piosenkę, która powróci na kanał na pewno w protest songu. God's Control. Posłuchajcie koniecznie, bo jest to bardzo ciekawy utwór. Miejcie wspaniały dzień i pamiętajcie o jednym, że demokracja to nie tylko rządy większości, ale również opieka nad mniejszościami. Jest to, myślę, bardzo istotne i bardzo ważne. Coś, o czym często zapominamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się ciepło.